To jest auto, które nas zawiezie. Nie wiem, co to jest za potrawa. Czy one nie lubią pięt obgryzać? Dzień dobry, w dniu następnym. Dzisiaj wybieramy się na Górę Czarownic i później na plażę Esmeraldę. Myślę, że też będzie taki fajny dzień jak wczoraj. Pogoda nam znowu dzisiaj dopisuje. Wygląda jakby popadało trochę w nocy, ale to dobrze, bo tu musi deszcz padać. Jest godzina 8 rano i wyruszamy. Zapraszam Was z nami. Montana Redonda. Montana Redonda. Dabei, amigo. Welcome. We're from Poland. That's where from. Enduro. To jest auto, które nas zawiezie. Chcieliśmy iść piechotą, ale popatrzcie. Tu jest tak. A góra jest po prostu bardzo wysoka. Akurat nam tutaj zasłania. Zobaczcie, jaka ta góra jest wysoka, więc żeby tam wejść, to chyba u góry to tam będzie mokro. I jedziemy. Samochodem pokazywał 8 minut, chyba że jeszcze samochodem stąd jest. No. Troszkę na zwyczęsie, co? Tak zwana Góra Czarownic, bardzo popularna przez turystów polskich, gdzie wyjeżdżają na wycieczki, a my spróbowaliśmy to zrobić samodzielnie. Więc opowiemy Wam o kosztach. Wysiadamy. Góra Czarownic jest położona na wschodnim wybrzeżu, właściwie północno-wschodnim wybrzeżu Dominikany. Rozpościera się tu piękny widok, bo z jednej strony mamy widok na ocean, a z drugiej strony mamy widok właśnie na pasmo gór dominikańskich. Także jest naprawdę pięknie, uczta dla zmysłu wzroku, dla pięknie, warto naprawdę. I będziemy zmierzać ku kolejnej atrakcji, którą będzie Playa Esmeralda. Limon. Potem limon. Tutaj mamy szefa naszej wyprawy. No, idą piechotą, widzisz, ludzie. Ci nas zbało mu się. Ty nawet wyjechał swoim autem tam przecież. Gościu. Tam byliśmy u góry. Takim samochodzikiem, żeśmy jechali
Także no, warta jest wycieczka. Nas, koszt tej wycieczki na 4 osoby wyszedł $50. Dojechaliśmy na parking, dotrwaliśmy do końca tej drogi, a jesteśmy na parkingu przy plaży Esmeralda. Jakie mamy koła po tej jaździe? Muszę zobaczyć, tu Matusza, o, troszeczkę i tu mamy plaje. Idę wam szybko pokazać, żebyśmy byli pierwsi przed nimi. Ech, jak to tu wygląda. To jest plaża, która jest dziewicza i która jeszcze rok, może dwa lata będzie zagospodarowana. Mają być hotele tutaj postawione. O, zobaczcie. Nie ma żadnych ludzi praktycznie. Można sobie owoce, można sobie kokosy pozbierać. O. Pięknie. I dzisiaj tutaj spędzimy dzień. Miejscówkę znaleźliśmy tutaj na plaży pod palmą w cieniu. Tutaj przybłąkały się do nas tak psy hiszpańskie.
Wyobraźcie sobie, że te psy jedzą te kokosy. Mieliśmy kokosy. Tutaj nam przynieśli tubylcy kokosy. Wypiliśmy wodę, zjedliśmy miąższ, ale jeden żeśmy zostawili im, to one po prostu to jedzą tak jak u nas kiełbasę. Psy, także to jest rodzina, to jest mama, tata i to jest dziecko. I tutaj widać, jaka jest hierarchia w ogóle w rodzinie takich psów, że pierwsza je mama, zawsze, potem je tata, a na końcu dopiero je dziecko. Także ono nawet walczy, tata z tym młodym walczy o to, ażeby mama pierwsza zjadła, potem on, a dopiero ten na końcu ten mały. Teraz widzieliście, że ten mały zostawił jej tego kokosa i mama zjadła. No, Ania się już też zebrała i będziemy jechali dalej. Drzewa osłaniają od tego wiatru, no to zaczyna być już gorąco, no, naprawdę upał niemiłosierny. Wczoraj byliśmy właśnie na tej Macao, to widzieliście na filmie, to naprawdę popaliło nas mocno. Dzisiejszy dzień rozpoczynamy z odwiedzeniem miejscowości Higuey i jesteśmy właśnie przy sławnej katedrze w Higuey. Także zapraszam Was na spacer. Wycieczki jest dzisiaj taki, że jedziemy do Parku Narodowego, do jaskini. Jaskinie zwiedzać, w ogóle Park Narodowy. Niedaleko miejscowości La Romana i Bayahibe. Także jeszcze tam trochę zostało, a jedziemy bardzo wolno, bo jest duży ruch dzisiaj. Ile tu jest pasów? Na tej 2 sekundy, 1 sekunda, go! No go! Jak on dojedzie z tymi jajcami, to one będą na twardo ugotowane. No już są na twardo. Przyjedzie, rozumiesz, w hotelu od razu, wiesz, będą na talerzyki układać. Nie, to jest teraz ten, przeciwko Salmonelli. Promieniowanie UV lampami. To jest buta chyba, nie? Zobaczymy, co tu jest napisane. Zapytaj, czy można wyjść. Chyba akurat. Taryfa 200 od osoby, no to tak jak pisaliśmy. On się dogadał. Tam są takie malutkie kurczaczki. No, nagle to teraz jest. Co, 800 zapłaciłeś? Tak. Hola, hola.
cudowna roślinność, piękne kolory. Fantastycznie to wygląda. Te kaktusy. Jest ich tutaj bardzo dużo. A tutaj mamy agawy, które tutaj rosną w dżungli. Zobaczcie, jaka okazała, duża. I podobno one kwitną tylko raz w życiu. Zobaczcie, tu znowuż. Tak to wygląda. Pięknie, no ja jestem zaskoczony tym. Zobaczcie te liany, jak to wygląda. Tak to rośnie wanilia, tak jak te liany. No, Oliwia mówi, że tak rośnie wanilia. Podobnie. Jest tak wilgotne powietrze. No. Mi leci do okularów cały czas. Jesteśmy w dżungli w końcu. Tak. Miałeś ubrać okularki do pływania. Co to za jaskinia? Indianie korzystali z tych jaskiń. Indianie używali jaskiń jak tych do picia wody. Wodę pić do rytuałów. Wodę pić nam chyba brali. I do życia, tak? Tak, tak. Dochodzimy do następnego miejsca. Nie wiem, czy się zatrzymałeś tam przy tamtej tabliczce. Tak. Jest napisane, że pierwsza jaskinia jest połączona źródełkiem, znaczy basenem takim, z drugą jaskinią. Aha, nie, to nie doczytałem. A co tu pisze? Że basen jest głęboki na 8 metrów i jest to dom dla lokalnych ryb zwanych głabina. Nurkowie mogą pływać do drugiej suchej jaskini, około 200 metrów z tego basenu. No, czy coś takiego. Daleko 200 metrów pod wodą. No to co, no to idziemy tutaj zobaczyć to. Tak, Oli? Tak, są tam jakieś twarze indian namalowane. To Mateusz już eksploruje jako pierwszy. Chłód idzie fajny. No trzeba uważać, bo jest ślisko, tak. Naprawdę. I tu podobno jest jakieś jeziorko stawek, oni na to mówią basen. Możemy sobie zejść niżej. Tylko latarkę czy wodę. Jest, że basen dalej jest. Nurkowie może tutaj badają. No właśnie schodzimy, tylko Mati latarkę zaświeć. Latarka to nam za bardzo... Tego? Jest woda. Jest? Jest. Powiedz, że się będziemy kąpać. Kamień. Czekaj. To i z latarką. Te latarki nam nic nie dadzą. No. Tu musi być konkretna latarka. To musi być taka punktowiec. No. A mówiłam, żeby kupić... Daj Hania mi. Czekaj, ja patrzę. Ty sobie kręć. Schodzimy niżej. Schodzimy. Tam jest wydeptane... O, tam widać wodę już. To jest woda. Tak. No to by szło sobie popływać. Ale w takiej ciemności? Lepiej nie. Bo tu są ryby, nie wiadomo czy te ryby, czy one nie lubią pięt obgryzać. No. Na pewno nie, bo by nie przeżyły tutaj. Albo czy to nie są rekiny? Tutaj to co tam widzimy, to tam jest woda. No i jeszcze. Czekaj, może ja też oświecę latarkę już teraz. A co tam jest? Jesteśmy teraz wewnątrz jaskini. Zeszliśmy tutaj na samo dno praktycznie, do lustra wody. Tutaj woda jest po prostu tak krystalicznie czysta, że nie widać jej w ogóle. Musieliśmy rzucić kawałek kamienia, żeby zobaczyć, gdzie jest lustro wody. Nie wiem co będziecie widzieć, ale mamy tylko latarki, telefonów i proszę, co widzimy? Każdy świeci latarką, proszę. O. Tak, i to wszystko jest pod wodą. To co pokazuję teraz, to jest pod wodą. Jedynie ten żółty kamień tutaj, ten jest na powierzchni, a to jest wszystko już pod wodą tutaj, to co pokazuję. No, głębokie to będzie, ja wiem. Może z 10 metrów? 20 metrów. 20 metrów. Wyszliśmy z tej jaskini. Oj, ale pięknie tam było. Prawdopodobnie tam no, można nurkować, ale jakoś tak z przerażenie trochę bierze na nurkowanie.
ale widok piękny był. Casa Don Manolo, dom pana Manolo. No ale ta jajuka już jest sztucznie posadzona, ale zobaczcie, do jakich one rozmiarów dochodzą, naturalnych. Pięknie, prawda? Pięknie, piękne rośliny, to po prostu, no my to mamy takie miniaturki tych roślin zawsze w domu, gdzieś tam na oknie hodujemy, na oknach, a tutaj naprawdę to są rozmiary giga. A tutaj taki dominikański domek, gospodarstwo, rancho. I tutaj był, kiedyś chyba była jakaś kafeteria, jakiś kiosk taki, może to później otwierają. I takie rancho, widzicie, tak tu ludzie mieszkają. A idziemy tu zobaczyć. Wiesz co, i to jest chyba, Mateusz, i to jest chyba to? Druga część tamtej. Tak, tak, to będzie to. Właśnie tam wyszło wypłynąć. No i oni się tu chodzą, oni się tu pływają, nie? No i jak są ryby, to znaczy, że jest czysta woda. To drzewo jest fajne, jak te korzenie widać. No, takie liany. Przekwituje, nie? Tak. Jak ośmiornica. Mackami swoimi. O. Znaczy jak są krewetki, to jest czysta woda. No tam też płynie rybka. Tam widać, no. I tu jakie korzenie też popatrzmy. Spuszczają te korzenie do wody, żeby piły i na dole, tak. Popatrz jak to się rozchodzi na dole, tak, jeszcze. Tak, tak, wszystko wody potrzebuje niestety. Tak. No nie niestety, potrzebuje wody po prostu, no, do życia. Tak, jak to widać, jak te korzenie się rozchodzi. Dobra, idziemy, bo musimy się też wody napić, bo mi się już też robi ciemno przed oczami. Tutaj można też płynąć nurkowie, tamte jaskini, bo one są połączone. Tak, że to jest właśnie to, co było w opisie, że tu się wypływa 200 metrów dalej. Idziemy, Hania. Jestem w samochodzie. Mamy odpaloną klimatyzację i będziemy szukać teraz kolejnego miejsca, do którego chcemy jechać. No ale lokalesi w sumie w porządku. Źli na nas byli, bo nie wzięliśmy ich za przewodników. Ale my po prostu żeśmy poczytali trochę w internecie, wiedzieliśmy, że tu nie trzeba przewodnika. No ale oni tutaj to traktują, że to są ich miejsca i... Ale za wstęp tutaj do parku żeśmy zapłacili, także to jest, wszystko jest ok. Wskazali nam tą ostatnią jaskinię, którą widzieliście na filmie przed chwilą. A teraz szukam kolejnego miejsca do dalszej naszej podróży dzisiejszej. No, dojechaliśmy do La Romana i jesteśmy teraz, idziemy do nad rzekę i do mariny w La Romana, popatrzeć, pozwiedzać tutaj. I tu mamy jachty. Czy tu gdzieś pójdzie iść? Kolejny przystanek naszej podróży dzisiejszej, wycieczce, jest to publiczna plaża w Bajahibe. No i chcę wam pokazać właśnie klimat tej plaży. Zresztą sami widzicie, jak to wygląda. Po drugiej stronie mamy, tam to jest port
port, z którego wypływają wycieczki właśnie na wyspę Saona. Wypływają też tutaj chyba, nie wiem jak się nazywa, Katerina chyba ta wyspa, też wypływają stąd. No, a ja wam teraz jeszcze pokażę tą plażę w stronę oceanu, wejdę właśnie do oceanu tutaj, właściwie do ludzi tutaj się kąpię i pokażę wam to z drugiej strony jak wygląda. Ryba? No ta mi tu pływała normalnie. No pływie, mała rybka. No małe rybki, a my ale są nie... Ale my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, nie? No. Żeby ryby wokół nas pływały. No, ale ona się mnie wystraszyła. Ale to ja się jej wystraszyłem. Normalnie jak wieloryby, ja obydwie wieloryby, one są takie te rybki. Malutkie. No. One się tulą do tam, ciebie, Grzegorz. No, chodź tam między ludzi bardziej, to może, inny, może innych będą atakować. No. A ja wam powiem, ale głupie uczucie. Dziwne dla nas uczucie, nie? Normalnie tak mi po ręce tutaj, o, pod wodą. Ja leżałam, no. Tak, a ona mi na brzuch mi ryba wskoczyła. No. Jak ja się wystraszyłam. Słuchajcie, to? No, zwiedzamy plaże na Karaibach. Teraz jesteśmy po stronie Morza Karaibskiego. Tak. Miejscowość Bayahibe. Bayahibe. No, plaża publiczna, public playa. I za chwilę pójdziemy coś jeść. Podoba nam się tutaj, że jest taki klimat karaibski. O, właśnie. Tutaj też dzidzią pływa. Muzyczka gra. Zobaczcie, jak pięknie. Zobaczcie, jak pięknie. O. Ja nie wiem, co to jest za potrawa. To jest salsa burrito. Z pomidorów. To jest burrito. Mhm. Nie, to jest bowl. Burrito bowl. Burrito bowl. No, mów o ile to tam jest. Awokado. Tu jest może jakieś mięso, nie wiem jakie. No, shrimp. Jest. On zażartował. To dostaliśmy to samo. To jest fasola, to czarne. A Mati ma co? Diablo. Na ostro. Diablo na ostro. To jest fasola. Powiedz, co tam masz. Krewetki? Nie, jeszcze nie wiem, co tam jest. A co tu jest, Grzegorz? To jest sery, to są sery chyba. I chipsy takie. No, my mamy wszyscy to samo. A to są, tu są krewetki, banany smażone. No, po prostu to jest taka potrawa dominikańska. Albo meksykańska. Meksykańska. Fajnie ten banan. Tam się chcesz. Czy to, czy nie? Dobra, jemy. Żegnamy się dzisiaj już z Bayahibe i z południowym wybrzeżem Dominikany i jedziemy właśnie do Punta Cana z powrotem, do Bawaro. Tu jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że u nas w Bawaro jest już ciemno, a tutaj jeszcze zachód słońca robi swoją robotę i jest bardzo, bardzo przyjemnie. Także widzimy się jutro. Tutaj jeszcze jedno ujęcie zachodu słońca w Bayahibe.